9 września 2017 roku ruszył nowy sezon w rozgrywkach pierwszej ligi tenisa stołowego mężczyzn. W stolicy Podbeskidzia miejscowy BSTS Bielsko-Biała mierzył się z UKS Villa Verde Olesno. Statystyki z poprzednich spotkań obu zespołów wskazywały na to, że może to być wyrównany mecz. I taki rzeczywiście był. Rywalizację na pierwszym stole otworzył Jarosław Tomicki i Łukasz Nadolski. W tym samym czasie przez stół drugi przeszły bardzo szybko dwie gry singlowe, w których BSTS zgarnął 2 punkty. Przed grami podwójnymi gospodarze prowadzili już 3-1. Debel bardzo często decyduje o wyniku końcowym rywalizacji między zespołami. I tutaj kibice mogli oglądać emocjonujące akcje, w których ostatecznie lepsi byli zawodnicy Villa Verde. Łukasz Pietraszku i Karol Szotek opanowali stół numer 2 w sobotnie popołudnie, a kluczowe mecze miały odbyć się na jedynce. Taki scenariusz realizował się do samego końca. W ostatecznym spotkaniu, które trwało blisko pół godziny, Jan Szymczyk przegrał z Łukaszem Nadolskim 2-3. I tradycji stało się zadość. Znów remis w Bielsku między tymi drużynami. A co o tej rywalizacji miał do powiedzenia opiekun BSTS, Marek Gracz? Tak, zawsze z nimi mamy ciężkie mecze. Na ogół toczą się w granicach tego remisu, natomiast na wyjeździe przegrywamy z nimi. Mają bardzo mocnego zawodnika Marcicka, który ma tylko 2 porażki w zeszłym sezonie, więc obawialiśmy się, że tutaj też pokona naszych zawodników, a dużo nie brakowało dzisiaj, żebyśmy na nim zrobili jakieś punkty. Więc przed meczem zakładaliśmy, że może się zakręcić koło remisu, obstawialiśmy gry na drugim stole, że tam mamy szansę zrobić komplet punktów i zakładaliśmy, że wygramy tam debla. Ale tego debla nie udało nam się dzisiaj wygrać. Dużą rolę tutaj odegrały deble. Przed tymi deblami zakładaliśmy, że jednego debla musimy wygrać, żeby było 4-2 i żeby to otwierało nam drogę do tego, żeby można było zremisować, bo ten czwarty zawodnik był dużo słabszy. Natomiast pojedynek Łukasza Pietraszka z zawodnikiem Lisem niekoniecznie musiał się zakończyć zwycięstwem naszego zawodnika, więc tutaj przed deblami zakładaliśmy wygrać jednego debla i wtedy remis był już w naszym zasięgu. A co poza tym, co by się okazało? Słyszeli nam grę, to nie bardzo chłopakom pasowało w następnym dwóch setach, zagraliśmy bardziej rotacyjnie, ze zmienną taką częstotliwością, w związku z tym oni się zaczęli jakby gubić, bo chcieli przyspieszyć tą grę, a nie było z czego. No w piątym secie, no to zawsze jest tak, że trzeba mi troszeczkę szczęścia. W końcówce to szczęście wypisało gościom, jakby patrząc obiektywnie, no to ten debel ich zakładaliśmy, że jest mocniejszy, natomiast był on w tym grze do wygrania. Tutaj zadecydowały nastawienia takie psychiczne. Widać było już w pierwszym meczu i w drugim. Nie mógł się w pełni skoncentrować, jednak dużą rolę odgrywał nerwy, za bardzo chciał wygrać. Jak przychodził do nas do klubu, dzisiaj właśnie to powiedziałem tutaj naszych zawodników, rozmawiając z ojcem, że jak przychodził do klubu, to był juniorem. Wtedy nie było na nim żadnej presji, grał swoje, coś tam wygrał, coś przegrał, więcej wygrywał niż przegrywał. Teraz jakby sam sobie wysoko poprzeczkę postawił i trzymał po zeszłym sezonie miejsce na pierwszym stole, a tutaj rzeczywiście ci zawodnicy są dobrzy. No i tutaj jakby wysoko postawiona poprzeczka spowoduje to, że moim zdaniem jest za bardzo spina, a nie gra na luzie, po prostu za bardzo się rozprasza, za bardzo się denerwuje, a jak wiemy wszyscy, którzy grają w tym ciastu, wygrają nerwy, to po prostu zły doradca. Tutaj trzeba mieć luźną rękę, spinać się, grać dokładnie. Jego serwis był dzisiaj za długi, zawodnik Nadolski przez to miał przewagę w tej grze, bo od razu narzucał mu swój styl gry. No i tutaj takie drobne elementy zadecydowały, że te końcówki ja się przegrał, ale ogólnie rzecz biorąc uważam, że się zagrał bardzo dobrze.